Witam Was w pierwszym odcinku serii Start Cleaning Windows. Jest to lekcja pierwsza, a lekcja pierwsza będzie lekcją chemii. Postaram Wam się wytłumaczyć, do czego, jaki rodzaj chemii używamy. Postaram się, żeby nie było nudno, jak to na lekcjach. Także zapraszam Was do obejrzenia materiału. Na początek podział chemii na chemie kwaśne, neutralne, zasadowe. Określamy to poprzez pH. Nie każdy producent chce się tym chwalić. Bardziej profesjonalni producenci zawsze piszą na swoim produkcie, jaki on jest, jaką on ma wartość pH. Także chemie kwaśne to jest pH od 0 do 7. Równo 7 to jest pH neutralne, czyli tam wszystko poniżej 7 to jest kwaśne, to jest kwas. A zasada to jest wszystko powyżej 7 aż do 14. Więc często chemie, które są w kolorze czerwonym, właśnie są kwaśne. No a fioletowe tutaj w tym przypadku mamy oznaczenie zasady. No to teraz, do czego używamy jakich rodzajów chemii? Chemie kwaśne, nimi usuwamy wszystkie minerały, takie cementowe, na przykład jakieś nacieki, jak widzieliście, tak coś takie białe naloty. Tego typu rzeczy to jest chemia kwaśna. Chemia neutralna to są te najbezpieczniejsze chemie, czyli taki zwykły płyn do naczyń, czy na przykład taki płyn do okien, który mamy w swojej ofercie. To są chemie neutralne, są w pełni bezpieczne, nie są żrące w żadną stronę. Natomiast chemie zasadowe używamy do takich czarnych zabrudzeń, takich tłustych zabrudzeń. Tego typu zabrudzenia usuwamy właśnie chemią zasadową. No i teraz to, co jest najważniejsze z tego odcinka, to najważniejsze, co musicie zapamiętać, to jest bezpieczne użytkowanie tych produktów. Chemie, o których ja tutaj będę mówił, to są chemie do użytku profesjonalnego, czyli one mogą realnie uszkodzić powierzchnię, która jest czyszczona. Generalnie najlepiej jest nie doprowadzać do momentu, kiedy tej chemii musimy użyć, ale jeśli już musimy jej użyć, to zawsze róbcie test na małej powierzchni, używajcie tej chemii zgodnie z przeznaczeniem, jak producent zaleca jej użycie. Bardzo dobrze sprawdzają się chemie i są względnie bezpieczne, takie do detailingu samochodowego, czyli tacy producenci jak RR Customs, ADBL, Shiny Garage, wszyscy mają mniej więcej do podobnych zastosowań chemię i one są względnie bezpieczne, te mogę wam śmiało polecić. A z takich producentów stricte do sprzątania profesjonalnego ja mogę polecić na przykład Kleenexa czy Tenzi. Tam jest bardzo szeroka oferta chemii o różnych zastosowaniach. Wspomniałem wcześniej, że kwasy usuwają minerały i mamy tutaj trochę dwa rozwiązania. Możemy użyć na przykład chemii właśnie stricte kwaśnej, mocnego kwasu, który powiedzmy ma względnie negatywny wpływ na powierzchnię. Można kwasu generalnie używać na szybach, nie powinien on uszkodzić żadnej powierzchni. Na powierzchni lakierowanej już może być dużo gorzej, także tutaj zwróćcie sobie uwagę. Bezpieczniejszym rozwiązaniem do usuwania takich właśnie minerałów twardej wody jest takie mleczko. My mamy je też w swojej ofercie. Tutaj Kleenex W3, tego w swojej ofercie jeszcze nie mamy, lub jak oglądacie ten materiał, może już będzie. Można łączyć te dwa rozwiązania i próbować. One nie zawsze zadziałają na każdy typ wody, na każdy typ minerału. Różne naprawdę rzeczy się wytrącają na elewację, czy z betony, jakieś impregnaty. Czasem jest to też nie do usunięcia. Nie zawsze będzie tak, że wy będziecie w stanie usunąć to zabrudzenie. Nieraz jest to już po prostu trwałe uszkodzenie powierzchni poprzez wiele lat. Gdzieś tam na przykład jakaś woda przez szybę płynęła i naprawdę jest to po prostu powierzchnia, która jest uszkodzona. To, co jeszcze jest ciekawym rozwiązaniem, to też jest kwaśna i dość mocna chemia. Producent niby twierdzi, że może być używana na szkle, aczkolwiek doświadczenia są różne. To jest od Atlasu Shop. On fajnie takie plamy cementowe, tego typu właśnie rzeczy, takie typowe z pobudowlanki, to możecie rozważyć użycie takiej chemii. Co do samych metod do czyszczania, czyli jakby jakich narzędzi użyć, ja powiem w kolejnych materiałach, dzisiaj się skupiam stricte na samych chemiach. Także przechodząc dalej powoli do tych środków neutralnych, to w zasadzie te to były neutralne, w pełni bezpieczne środki.
No i środkiem neutralnym, no to są oczywiście te zwykłe płyny do mycia okien, do mycia serwisowego. No i najlepiej jest nie dopuszczać generalnie do potrzeby użycia tej mocniejszej chemii, no ale w praktyce to niestety różnie bywa. Od window cleanerów właśnie wymaga się często doczyszczania po prostu tych trudnych zabrudzeń. Najlepiej oczywiście byłoby nie dopuścić i korzystać tylko z tego. No i w wielu przypadkach można właśnie użyć jednak narzędzia, czyli pada, który gdzieś tam to doczyści odpowiedniego, niż właśnie chemii. Także o tym jeszcze też szerzej powiem, jak będę omawiał pady w jednym z kolejnych odcinków. No i teraz płynnie przechodząc do zasad. Mamy też kilka rodzajów chemii. Jedną z możliwych do użycia, na pewno jeśli trochę się interesujecie motoryzacją, pewnie część z Was się interesuje, to są takie środki do felg, które tak robią się takie czerwone. Mówi się o tym takie krwawiące felgi, no to jest też fajne i jeszcze moim zdaniem względnie bezpieczne rozwiązanie właśnie do usuwania takich czarnych, metalicznych, smolistych zabrudzeń. No i tutaj ja mam jedną z takich chemii, to jest Wheel Gel od RR Customs. Inne rozwiązanie to jest na przykład bardzo fajna chemia, która dobrze usuwa też takie czarne zabrudzenia, już działa na zupełnie innej zasadzie, to jest Tanex Power. Nie mam jej tu akurat ze sobą, ale gdzieś tam będzie fruwać na ekranie. Bardzo mocną chemią, mocną zasadą, najmocniejszą chemią, jaka jest dostępna, to jest taka piana aktywna Dimer. Może też o niej słyszeliście. Jest to bardzo tania chemia, jest taka dwuskładnikowa, ona jest w dwóch kolorach, trzeba to dokładnie wymieszać. Jest ona, bardzo trudno jest ją spłukać, jest bardzo mocna, bardzo żrąca. Ale przy gdzieś tam odpowiednim stężeniu do odpowiedniej powierzchni może też zrobić fajną robotę. Ale tutaj polecam bardzo uważać, bo jest to chemia, którą potencjalnie najprościej jest po prostu coś uszkodzić czy usunąć farbę. Także uwaga. Zasad to chyba tyle. Delikatnie zasadowy jest też taki środek, który mamy w ofercie. To jest facelifta Razor Wash do mycia takich białych ram. Podobny do Tanex Power, aczkolwiek troszkę słabszy, troszkę bardziej delikatny. Kolejnym rodzajem zabrudzeń, które na pewno spotkacie na swojej drodze, to jest klej, czyli różnego rodzaju pozostałości po naklejkach lub z jakiejś taśmy klej. Do tego ja szczerze polecam właśnie chemię, która jest używana w detailingu, bo bardzo mało innych producentów produkuje chemię, przynajmniej ja od zawsze korzystam z tej chemii detailingowej. Jest to Tar & Grue Remover z RR Customs. Mi wypadł najlepiej. Bardzo jest dużo podobnych środków, które podobnie działają. Można cenowo sobie po prostu porównywać, co jak się opłaca. Można też użyć do usuwania chemii benzyny ekstrakcyjnej, jednak jest ona dużo słabsza w działaniu. Jeszcze innym rodzajem zabrudzeń, które też z pewnością spotkaliście bądź spotkacie, to są ptasie odchody. Je można w bardzo fajny sposób usunąć takim na przykład środkiem na owady. To jest akurat bug remover i one też, to też jest środek po prostu z branży detailingu samochodowego i fajnie wspomaga usuwanie tych ptasich odchodów. Aczkolwiek w tym przypadku największą rolę robi jednak mechanika i po prostu namoczenie tego, to jest jedynie pomocnik. No i tym bug removerem zbliżyliśmy się do końca tego materiału o samej chemii. Co do samych narzędzi, których można używać wraz z tą chemią, opowiem w następnych materiałach. Następna lekcja z tej serii będzie o czyszczeniu ram. Także ja serdecznie Was zapraszam do śledzenia tej serii, do śledzenia naszego kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Heja!